Czy narcyz wie, że jest narcyzem? Posiadają pełną świadomość swoich działań i motywacji. Ich zachowanie nie wynika z ignorancji, chociaż to też, a raczej jest celowym aktem manipulacji. Nie są naiwni i nie działają dla kaprysu. Manipulacja wymaga znajomości celu końcowego i posiadają tę wiedzę. Nie sympatyzuj z narcyzami, w ogóle z toksycznymi ludźmi, i nie postrzegaj ich jako ofiar. Są przebiegli, manipulujący i podstępni. W pełni rozumieją swoje poczynania i czerpią przyjemność z myślenia o tym, że są lepsi od innych. Przekonanie te jest jednak fałszywe, a ich zachowanie jest oznaką słabości. Narcyzi są niebezpieczni, bo udają, że nie wiedzą, co robią. Nawet do tego stopnia, że przekonują o tym terapeutów i innych fachowców. W rzeczywistości planują, obliczają i oceniają każdy ich ruch. Zawsze szukają sposobów na naciśnięcie przycisków i sprawdzenie twojej reakcji. Ważne jest, aby zachować czujność wobec narcyzów, ponieważ zawsze sprawdzają twoje granice. Jeśli posłuchasz uważnie, mogą rzucić wskazówki na temat swoich motywów i celów. Nie lekceważ ich inteligencji, ale też proszę, nie przeceniaj jej. Dla tych, którzy rozumieją psychologię i zajmowali się nią wcześniej, narcyzi są przewidywalni i mściwi. Często mają przesadzone poczucie własnej ważności. Bądź czujny, kiedy jesteś w pobliżu toksycznych ludzi. Oni dobrze wiedzą, co robią.